Witajcie, szanowni widzowie. Dzisiaj zapraszam was na przygodę, czyli jedziemy w stronę Tatr. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, bo jak wiecie, są zmiany na parkingu na Palenicy Białczańskiej. Nie wiem, czy uda mi się dzisiaj dostać na parking. Tak szybko pojechać. Nie wiem, czy uda mi się po prostu dostać na parking, dlatego że wiecie, zasady się zmieniły nieco. Ale myślę, że nie aż tak bardzo się zmieniły. Mam oczywiście rezerwację kupioną na 3 dni na parking, ale jest ta różnica, że ta rezerwacja jest właśnie za okazaniem rezerwacji noclegu w schronisku. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy. No. No w końcu mam, wiecie, wykupione ten parking i chyba panowie nie będą z takimi słuszkami, że po prostu mnie, wiecie, nie puszczą, nie? Dopiero puszczą mnie może nad ranem. No zobaczymy. No. Bardzo późno wyjechałem z Warszawy. Po 16 bodajże, także gdzieś na Palenicę zajadę, myślę, że tak o 23 będę, bądź 24 nawet. Wszystko zależy od tego, no, jak będzie się trasa układała tak naprawdę, ale pogoda jest bardzo piękna, także myślę, że w Tatrach będzie niesamowita przygoda. Z tego zresztą tam czytałem jakiś komunikat był, że w Tatrach miało być jakieś przelotne opady deszczu. Oczywiście to wiecie, to tylko jest prognoza, nie? Chyba się może nie sprawdzić. Ale pogoda jest po prostu wyśmienita. Także wiecie, no zapraszam was na... Sorry, że się wydzieram, ale jest głośno. Także zapraszam was na przygodę. Jeszcze jakieś 260 km do Palenicy. Godzina 19:10. No zejdzie się jeszcze. Właśnie po prawej, jak widzieliście, jest zamek w Chęcinach. Bardzo znany zamek, został odbudowany. Ja oczywiście od tamtego momentu nie byłem. Znaczy tak, ostatnio byłem na zamku w 2000 roku, gdzieś mniej więcej byłem na zamku. A z czego jest znany? Otóż właśnie w okolicy kręcono bardzo znany film historyczny, Pan Wołodyjowski. Oczywiście nie kręcono tego na zamku, to była właśnie postawiona makieta obok, mniej więcej tam właśnie jak jest boisko. Jest tam takie małe wzgórze i tam właśnie była postawiona ta makieta. Oczywiście bez żadnej pamiątki z tego okresu nie zostało. Warto zwiedzić. Zrobiła nam się bardzo fajna godzina, czyli tak zwana złota godzina. Czyli czas, kiedy słońce zachodzi i mamy takie fajne światło. No, do robienia zdjęć, filmów też. Jest taki, wiecie, taki nastrojowy. Nastrój po prostu mamy taki fajny. Wiadomo, z czym się kojarzy zachód słońca. No, trochę z przemijaniem, nie? Z upływającym czasem.
Tatrzańskiej i wiecie, jak tutaj się wjeżdża Białki Tatrzańskiej, to aż normalnie raduje się serce. Jak się widzi te chałupy, wiecie, góralskie tutaj, to jest po prostu coś pięknego. Oczywiście te chałupki, wiecie, drewniane, mają niesamowity urok. A ja już niedługo oczywiście dojadę na parking, więc nagram właśnie jakiś komentarz na ten temat, bo może to się, wiecie, skończyć tym, że no nie wiem, zobaczymy, bo jest rezerwacja, ale wiecie, to jest rezerwacja na jutro. Może się trafić jakiś, wiecie, służbista i może mnie nie wpuścić na przykład, nie? Ale myślę, że takich rzeczy się nie wydarzy. No i właśnie, wiecie, chciałem wam nagrać komentarz odnośnie parkingu, jak to teraz wygląda. Wygląda to tak, no tak samo właściwie jak było. Z tym wyjątkiem, że wiecie, trzeba zrobić rezerwację online wcześniej. Wcześniej, bo oczywiście nie ma możliwości z dnia na dzień, dlatego że... Znaczy jest możliwość, jeżeli są miejsca, prawda, ale tu w tym przypadku, jeżeli przyjeżdżacie na minimum 2 dni, to oczywiście no teoretycznie można wjechać oczywiście tutaj na parking wcześniej, czyli na przykład o 12 w nocy przyjechać. Czyli wiecie, ta kwestia parkingu oczywiście się nie zmieniła w ogóle. Tak jak było, tak jest. No i to chyba wszystko, nie? Czyli jestem generalnie zadowolony, że jest tak jak zostało. Dla osób, które przyjeżdżają oczywiście tutaj na 2, 3 bądź więcej dni, to oczywiście jest miejscówka tutaj przy płocie. Tu wiecie, jak górale przyjeżdżają z końmi, to jest taka właśnie miejscowa, czyli generalnie to co było, tak jest, tak samo. No i co? Generalnie parking jest pusty, nikogo nie ma. Ale wiecie co? Pieruńsko zimno jest. Naprawdę, w tej chwili jest około pewnie 15-14 stopni, nie wiem nawet. Musiałbym sprawdzić, jak to tam wygląda. Ale jest zimno. Naprawdę jest zimno. To, co było w Warszawie, to był po prostu koszmar. Tam to było strasznie gorąco, nie można było spać nawet. A tu jest po prostu cudnie. Także, no, do zobaczenia jutro na szlaku. Kwestia tylko oczywiście tego, o której wyjdę. No i który szlak wybiorę. W planach jest... Dobra. O planach powiem jutro. Zobaczymy, jak to będzie jutro wyglądało. Także dobrej nocy wam życzę. I miłych snów. Na razie.